Cześć, pokażę Wam, jak selekcjonuję, jak w ogóle wyciągać murarki z rurek. Ja mam, najpierw znajdę, ale od razu informuję Was, że jak któryś raz mówię, że trzeciej ręki nie mam, więc muszę się jakoś wspomagać. Więc położyłem komórkę tak, że jest na ręczniku papierowym, żeby była wyżej. Spróbuję maksymalnie, o. I jak ja selekcjonuję, jak w ogóle wydobywam. Ostry nożyk trzeba się zaopatrzyć, taki budowlany. Musi być bardzo ostry, żeby łatwo móc wydobywać te kokony, jednocześnie murarek nie przycinać. Owszem, to się zdarza czasem, ale zazwyczaj po prostu kokon jest naderwany, a nie sama murarka. Jak to robimy, żeby łatwo wydobywać te kokony? Najpierw w ogóle wybieramy, jeśli mamy nieregularną tą rurkę, to wybieramy takie miejsce, gdzie jest wybrzuszenie, przykładowo tutaj, i nacinamy rurkę właśnie tak, tylko trochę, zostawiając taki paseczek. O, widzicie? To jest pierwsze cięcie. Pierwsze cięcie tylko pokazuje, czy są murarki, ale trzeba wykonać też drugie cięcie, żeby później łatwiej można było wydłubać te kokony. Widzicie? Drugie zaraz z boku. No, dla mnie to będzie... O! Tutaj możecie zobaczyć roztocza, które zjadają pyłek. Ja się ich pozbywam od razu, żeby nie rozgrzebywać tego. O, niestety drugi kokon też obrósł w te roztocza. Wyciągam ogólnie tak, takim nożykiem tępy, tak. Ten kokon zainfekowany roztoczami tutaj na czubku, widzicie, może zostawiam. Resztę wydłubuję. No. Tak. I ten kokon biorę osobno. Wezmę i przepukam pod wodą, a całą rurkę dam do palenia. Pozostałości odkładam na bok, a te kokony po prostu tą glinę zostawiamy, przetrzepujemy tak między palcami, jak jeszcze coś zostało tej gliny, to powybieramy, rzucamy do pudełeczka, szukamy kolejnej rurki i patrzymy. Jest zasklepiona. I przecinamy. Tutaj widzę już, że tak śmiesznie zrobiła murarka, że zrobiła na samym początku trzy tylko. No i nożykiem, niestety tutaj papier mi przeszkadza trochę, ale pokażę, o, teraz mi będzie lepiej, mi się wydaje. Drugim nożykiem, takim ruchem podważającym i przesuwającym, wyciągamy kokony, jest git. Jak na wcześniejszym filmiku mówiłem, daje kokony zdrowe do... No jeśli w jednej rurce były tylko zdrowe murarki,
to daję do osobnego pudełka i zostawiam dla siebie. Ale jest taki warunek, że w rurce musi być przynajmniej 5 kokonów. Taką sobie przyjąłem zasadę. Tak je się trzymam. Kolejną rurkę sprawdzamy. Muszą być dwa cięcia. Nie próbujemy wydobywać kokonów po pierwszym cięciu. To jest bez sensu. O, dwa wypadły. I mamy czyściutką rurkę. Zero pasożytów, więc wędruję do mojego pudełka czystych. O, to dam. Ja oczywiście, gdy nie mam kamery, to robię to dużo szybciej. Ale żeby wam coś pokazać, to robię to po pierwsze wolniej, a po drugie trochę jest mi niewygodnie. Kolejną sprawdzamy. Może uda mi się chociaż pokazać. Może jeszcze te muchówki. No, tutaj są roztocza, tego nie rozdłubujemy. A staramy się delikatnie. O, tutaj larwa zaschnięta, obumarła, nie przeżyje, nie przeżyła. Tak, a rozwaliło mi się trochę, ale nie, roztocza może się nie rozsypała. Nie widać, żeby się rozsypały. Rurka do pudełka po cukrze, jak wcześniej to robiłem. No i to wędruje już do pudełka, gdzie były zainfekowana przynajmniej jedna komórka. Kolejna, trochę twardsza. Nie wiem, czy mówiłem w poprzednim filmiku, ale to są rurki głównie z barszczu zwyczajnego. To nie są rurki z trzciny, jak pewnie zauważyliście, bo u mnie po prostu trzciny nie ma. Znaczy jest trzcina, ale to ten średnicę ma niewystarczającą. Może dla tych dzikich małych byłyby pszczółek, ale nie dla murarek. No, jak ładnie widzicie, raz, dwa, trzy, sześć, dziewięć, dziesięć kokonów pięknych. Wędruję to do czystych kokonów. Otrzepujemy pięknie. Oczywiście tutaj nie pozbywamy się pasożytów, tych os drobnych. Ale no, jeszcze może cztery rurki obrobię, żeby wam pokazać, jak nie znajdę tych muchówek, to trudno. Czyste wszystkie. Z tych rurek będę się wycofywał. Po pierwsze, tak jak w poprzednim filmiku mówiłem, myszy żerają, poza tym sikorki. O, tutaj dużo jest roztoczy. Tutaj w tej komórce są na kokonie
Tutaj na tym kokonie są i tutaj w tej komórce. Tutaj znów są roztocza, tak jak mówiłem, w tym roku dużo mam roztoczy. No i zostanie jeszcze jedna rurka. I tak jak mówiłem, jeśli nie będzie tej mochówki, to trudno. W tamtym roku miałem zdecydowanie więcej tych mochówek i mniej więcej na tym samym poziomie było tych mochówek, a roztoczy. W tym roku jest więcej roztoczy. Ostatnia rurka. Może nagram kiedyś, jak znajdę na rurkę, taki minutowy filmik może odnośnie. No jest czysta, więc zakończę filmik. Jak tak jak mówię, jak znajdę roztocz, a może nawet jak tak zrobię, jeśli znajdę przy tym selekcjonowaniu tą mochówkę, to dorzucę do tego filmiku. No to to obiecane dogranie. Nie wiem, czy wyostrzę znowu. No tak, to są te mochówki po lewej stronie, te stadia przedpoczwarki. A po prawej stronie, no właśnie w komórkach tych rurek są właśnie takie frędzle, to są ich odchody. Roztocza mają niewielki wpływ na zdrowotność pszczół, bo one rozwijają się jakby na końcach rurek, na końcach. Znaczy tu akurat jest z tej mochówki i jakby mochówka sama z siebie ciężko może się wydostać z takiej rurki, przechodząc kolejne pszczoły, więc część po prostu w rurkach naturalnych, gdzie nie ma tej selekcji, po prostu te kokony zostają w rurkach po prostu, bo nie mogą się wydostać te mochówki czy roztocza i tylko niewielka część tych pasożytów może się wydostać, dlatego no, dlatego niewielki mają wpływ na rozwój murarek, dlatego murarki wybierają jak no, bardzo długie te rurki. Nie lubią wchodzić do takich krótkich, bo im dłuższa rurka, tym pasożyty trudniej się wydostają. To jest ich główny mechanizm obronny.